czego by tu zacząć? Mam dwie opcje. Jedna wpadła dosłownie przed chwilą. Nie wiem, czy od niej nie zacząć. Są takie rzeczy, może nawet wszystkie takie są, gdzie nie ma niczyjej winy. Pamiętam, że spotykałem się jako dziecko i później jako nawet dorosły często z takim rozumowaniem, jakże radzieckim, chce mi się powiedzieć. Ktoś musi być winny. Jak mówiłem, że czegoś nie umiem, to słyszałem, no a kto ma umieć? Jak mówiłem, że coś nie jest moją winą, to słyszałem, no a czyją? Może chodziło o to, że dobrze by było, gdyby każda rzecz miała osobę odpowiedzialną za nią. Ale dobrze by było, a bezwzględnie musi być. Jest to pewna różnica, przyznacie. Czyja to wina, że moi opiekunowie, mając najlepsze chęci, tak mnie katastrofalnie skrzywdzili? Ich wina? Kogoś, kto też ich wychował, mając dobre chęci? Czy może arbitralnie uznamy, że ktoś tu miał złe chęci? Bądź mądry i pisz wiersze, jak mówiło starsze pokolenie w mojej rodzinie. Czasem nie ma sensu się zastanawiać, kto jest winny. Po prostu wyciągamy wnioski i staramy się nie popełniać znów tych samych błędów. Nasunęło mi się coś pokrewnego. Nieraz się tak mówi, że jak ktoś kogoś skrzywdził, to jeśli w jakiś sposób bronimy jednej ze stron, to automatycznie też obciążamy drugą stronę. I to analogicznie też nie jest prawda. Obie strony mogą być winne tak samo, albo nie być winne wcale. Wina jest sprawą taką dosyć abstrakcyjną i indywidualną. Na przykład, dobra, powiem wprost, kontekst, w którym poznałem to najlepiej, to kontekst gwałtu. Takiego stereotypowego. Kobieta gdzieś szła i ją zgwałcono. Czasem jest sama do siebie ma pretensje, po co ja tam szłam. I teraz tak. Mogą być dwie opcje. Być może faktycznie niepotrzebnie tamtędy szła. I wcale to nie oznacza, że to zdejmuje jakąś odpowiedzialność ze sprawcy. I od razu mówię, to można uogólnić na różnorakie inne sytuacje, gdzie ktoś kogoś skrzywdził. Jeżeli wiemy, że gdzieś nas może spotkać krzywda, to lepiej tam nie idźmy. Jeżeli ktoś się oburza na takie rozumowanie, to niech sobie pod sprawcę podstawi jakieś zjawisko naturalne. Z punktu widzenia praktyki wyjdzie moim zdaniem dokładnie na to samo. Wiemy, że gdzieś może nam się stać krzywda, no to omijamy to miejsce. Albo sytuację. Ale z drugiej strony nie zawsze tak się da. Bywają też drugą stronę i to najczęściej, myślę, jest właśnie w ten sposób, że z drugą stronę robimy sobie wyrzuty albo ktoś nam robi wyrzuty, żeśmy gdzieś poleżli, żeśmy coś zrobili i przez to sobie zrobiliśmy krzywdę. Tylko, że zanim to się stało, to nikt by nam nie wpadł na to, żeby nas przestrzegać, żeby gdzieś nie iść albo czegoś nie robić. No bo to post factum, jak to mówią mądry Polak po szkodzie. Po szkodzie to wszyscy są geniusze, znawcy i wszystko jest oczywiste.
Więc to są takie dwie skrajności tej samej rzeczy. Dobra rada, jak się zabezpieczyć przed byciem skrzywdzonym, nie jest wybielaniem sprawcy. Ale z drugiej strony zarzut, czy też zwalanie winy na ofiarę, bo coś robiła, albo czegoś nie robiła, co wszyscy inni robią, ale ta ofiara miała akurat pecha. No nie, to chyba nie wymaga komentarza. Ale wymaga komentarza, że to się właśnie bardzo często zdarza. Jest bardzo krzywdzące. Nawet jakby żadnego sprawcy nie było. Po prostu statystycznie raz na jakiś czas nawet najbardziej dbająca o siebie osoba dozna jakiejś szkody i nie będzie to jej winą. Przynajmniej w granicach rozsądku nie mogła nic zrobić. No bo to jest kwestia prawdopodobieństwa, rozkładu prawdopodobieństwa. Nawet najbardziej przykładną i ostrożną osobę coś może trafić, że tak powiem. Nie powiem o rzeczy, która mi się pierwsza, w którą tu przyszedłem, ale i tak ładnie pasuje do moich wspomnień, bo właśnie zaznawałem często tego typu rzeczy. Po coś lazł, po coś to robił, po coś się wychylał, po coś się odzywał. Ale zanim się wychyliłem, odezwałem, zrobiłem, nie było tematu, nie? Dopiero jak zrobiłem sobie krzywdę, nagle się okazało, no czemu nie pomyślałeś? Zamiast wziąć, przytulić, pocieszyć, jak już dostałem w dupę, to chyba ja najlepiej wiem, że nie warto było. Ale nie. Starsi, mądrzejsi muszą jeszcze swoje dosrać, bo dziecko jest za głupie i na pewno nie wyciągnie wniosków. I wracając jeszcze w kolejny sposób do tematu winy, ci dorośli robili to w dobrej wierze, tylko po prostu bezmyślnie. Ja używam mocnych słów, nie żeby ich karać, tylko żeby oswoić się z mocnymi słowami i z ich ładunkiem emocjonalnym, którego nigdy przez lata nie pozwolono mi z siebie wyrzucić. Mocne słowa, nie? Nie są złe. To ludzkie reakcje są złe. Jak ktoś uważa, że mocne słowa są złe, to mam nadzieję, że nie podnosi głosu na swoje dzieci. Ani w ogóle na ludzi. Chyba że podniesienie głosu jest jedynym sposobem, żeby być usłyszanym. Bo ktoś jest na przykład przygłuchy, albo jest daleko, albo za ścianą. Kto nie lubi podniesionego głosu, mam nadzieję, że w swoim życiu daje przykład i go nigdy nie podnosi. I doskonale nad sobą panuje, jest zawsze miły, uprzejmy, spokojny. I nie ma depresji przy tym wszystkim. Moja żona ostatnio usłyszała od naszej wspólnej znajomej, że ja to chyba nie mam za bardzo depresji, bo potrafię głośno i żywiołowo mówić. I powiedziałem, no tak. Dopóki tego nie umiałem, to miałem depresję. Odkąd się uczę mówić głośno, wręcz czasem krzyczeć, kłócić się, depresja pomału mi mija. Czasem mylimy skutek z przyczyną.